Istoty demoniczne mają bardzo trudno, by przeżyć. One mogą żyć tylko karmiąc się negatywnymi emocjami negatywnością. I do tego potrzebują ludzi, którzy są. Odczuciu daremności, ciężkości, depresji, braku nadziei i braku wiary. Dlatego z każdej strony bombardują ludzi takimi wiadomościami, by wywołać to odczucie bezsilności, by wywołać to uczucie braku nadziei. I wtedy mogą najść się do syta. Dlatego jest w tej chwili tak ciemno, jak jeszcze nigdy dotąd za naszego tutejszego życia, w tej inkarnacji. Bo demony muszą wycofać się z ziemi, ale by odeszły stąd raz na zawsze, my musimy zachować czystość serca czystość wibracji, wysokie wibracje, bo garstka takich ludzi jak my zmieni ten świat. Zobaczysz. Idź więc do przodu, zgodnie z Twoim sercem. I pamiętaj, diabeł zawsze kusił i zawsze kusić będzie, dopóki będzie tutaj na ziemi, zawsze będzie obiecywał, ale jego obiecanki, cacanki, a głupiemu, Radość. I tak wielu głupich ludzi w tym momencie cieszy się, bo przyjęli z nami u bestii i mogą nagle podróżować, gdzie chcą. Pamiętaj jednak, że to są albo ludzie, którzy już nie mają duszy, albo ludzie, którzy nigdy jej nie mieli, albo ludzie, których dusze już dawno podpisały pakty, albo ludzie tak zmanipulowani. Że oni pójdą do podziemi, gdy tutaj na Ziemi znów rozkwitnie światło. Nas jest dużo mniej, o tym musisz wiedzieć. Dlatego możesz mieć takie wrażenie, że wszędzie dookoła wszyscy są normalni i myślą inaczej niż ty. Ale taka garstka ludzi świetlistych może zmienić ten świat. I wszechświat. Idź więc do przodu, słuchaj cały czas Twojego serca, oddychaj głęboko. W Twoim sercu znajdziesz wyjście z każdej sytuacji, rozwiązanie każdego problemu i znajdziesz drogę w ciemności. Proś, a będzie ci dane, słuchaj serca, nie rozumu.